dobrze, to ostatnia lekcja. Podsumowujemy to wszystko, co tutaj zrobiliśmy do tej pory, czyli mieliśmy 3 lekcje po 2 rozegrane akordy. Dzisiaj właśnie ostatni schemat. Fajnie, bo będzie w bardzo wysokich rejestrach. Oczywiście możecie zagrać go niżej, w tych pozycjach tutaj, ale zdecydowanie polecam grać też w wysokich rejestrach, nawet na tyle a la telecasterze da się to zrobić. Więc czemu nie? 16, 17, 19, 17, 16 i omijamy strunę H i wskakujemy na 19 próg czwartym palcem. I tutaj 16, 17, 19, 17, 16, czyli dokładnie taki sam schemat. I wracamy po swoich śladach. 16, 17, 19, 17, 16 i następnie czwarty palec skakuje nam na próg 17 i gramy 14, 15, 17 i po swoich śladach 15, 14. Jak widzicie, tu się nic nie zmienia, czyli gra pierwszy, drugi, czwarty, pierwszy, drugi, czwarty, pierwszy, drugi, czwarty, tylko że z odpowiednim schematem. I tutaj się już zmieni, bo będzie mol harmoniczny. I mamy 17, 16 i 13. I po swoich śladach 16, 17, 14, 17. I amol kończymy, czyli tym schematem, którym rozpoczynaliśmy, tylko że zagramy go w wysokim rejestrze. I w tym wypadku od 17 progu i gramy 17, 19, 20, 19, 17. Omijamy strunę H, wskakujemy na 21. Później 17, 19, 21. Czyli 19 i 17 do powrotu. Wskakujemy na 19 czwartym palcem na strunie A. Następnie 15, 17, 19, 17 i 15. I tutaj dogramy jeszcze 4 dźwięki, czyli 19, 17, 16 i na dźwięku A skończymy, czyli na 17 progu. Zagram wam ostatnie te 2 przebiegi. I spróbujemy na koniec zagrać sobie te wszystkie 8 akordów pod rząd, a później będziecie sobie mogli ćwiczyć z podkładem, który wam tutaj zostawię. Miłego trenowania, bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał. Ja postaram się na następnej lekcji pokazać wam, co ciekawego jeszcze dla was przygotowałem w tej kwestii, jeżeli chodzi o techniczny aspekt.